Swego Unia Leszno przegrała we Wrocławiu z miejscową Spartą 37-53 i odpadła z dalszych rozgrywek Ekstraligi Żużlowej 2023. Nie był to łatwy sezon. Nękana kontuzjami Unia Leszno dopiero w połowie rozgrywek po powrocie zawodników zaczęła odrabiać straty. Oddaliło się tym samym widmo spadku z Ekstraligi, a drużyna zmotywowana zwycięstwami i niesamowitym wsparciem i dopingiem kibiców przeszła do fazy play-off. W pierwszym meczu w Lesznie nieznacznie uległa Sparcie Wrocław 42-48. Wynik wczorajszego meczu 53-37 dla Sparty wyeliminował leszczynian ze startu w półfinałach. Dla Unii Leszno punktowali Kołodziej 15, Smektała 9, Holder 1, Licej 6+1, Zęgota 4, Ratajczak 2+1. Znane są pary półfinałowe 27 sierpnia. Apator Toruń zmierzy się z Betardem Spartą Wrocław, a Włókniarz Częstochowa z Motorem Lublin. Rewanże 10 września. Więcej informacji na Unia Leszno TV. Dziękujemy żużlowcom FOGO Unii Leszno za emocje i radość, jakich dostarczyli kibicom w sezonie 2023.